Pogoń znowu to zrobiła. Zwyciężyła dziś na wyjeździe z Brookbetem Termaliką Nieciecza 3-1, tym samym ponownie zrównując się punktami z liderem Lechem Poznań. I co ciekawe, Portowcy, strzelając dzisiaj te 3 gole, stali się zespołem z największą liczbą bramek strzelonych w tym sezonie. A biorąc pod uwagę, że podkręcili te statystyki w meczu wyjazdowym, no to tym bardziej trzeba już brać Szczecinian jako kandydata do Mistrzostwa Polski, ewidentnego. Mówię to dlatego, że pod moim ostatnim filmem o Pogoń Lechia kilka osób napisało w komentarzu, że odpłynąłem, mówiąc, że Pogoń walczy o Mistrzostwo Polski. A ja uważam, że zupełnie nie odpłynąłem, no bo kto ma walczyć o mistrzostwo, jak nie zespoły z czołówki? I to szczególnie te, które są w ewidentnej formie. No ale niech im będzie. Co ja się tam znam? Ponownie najlepszym piłkarzem Pogoni Szczecin był dzisiaj w mojej ocenie Kamil Grosicki, bo poza golem na 1-0 brał udział oraz napędzał inne akcje ofensywne Szczecinian. Ponadto z wielką łatwością mijał co po niektórych obrońców Brookbetu, co wyglądało momentami tak, jakby między tymi zawodnikami była ewidentna przepaść wyszkolenia technicznego. I w sumie może tak być. Słyszysz? I na pewno trzeba przyznać, że ten zawodnik jest ewidentnym motorem napędowym tego zespołu. To samo zresztą Kozłowski, który dzisiaj w co po niektórych akcjach naprawdę nietrudno mijał rywali. Natomiast jego jedyną rysą na dzisiejszym występie jest oczywiście sprokurowanie tego rzutu karnego. Dobry Kowalczyk, bo poza tym trafieniem na 3-1 naprawdę świetnie rozdawał piły, ale no na początku meczu marnował kilka setek, co najmniej 2. Przy okazji Bartkowski, bardzo fajna luta i ten gol na 2-0. Przy okazji Jean Carlos Silva dzisiaj też całkiem sporo marnował w sytuacji, co mogło nieco irytować kibiców ze Szczecina. No ale właśnie, koniec końców takie irytowanie, patrząc na wynik, jest mimo wszystko pewną przyjemnością. Bo tak naprawdę Portowcy dzisiaj poza 20 minutą i końcem pierwszej połowy mieli to spotkanie pod kontrolą. Ba, mieli nawet optyczną przewagę i z naprawdę wielką łatwością tworzyli klarowne sytuacje. Bo przecież po pierwszych 20 minutach mogło być w tym meczu już spokojnie 2-3-0. Przy okazji na plus po stronie Pogoni Szczecin Stipica oraz Dąbrowski. A Brookbet Termalika Nieciecza to zespół, który potrafi naprawdę nieźle się prezentować. Tylko że jest tu jeden haczyk. Potrafią to robić przez kilkadziesiąt minut w meczu. Bo gdyby gospodarze zagrali przez cały dzisiejszy mecz tak jak od 20 minuty do końca pierwszej połowy, no to wynik mógłby być zupełnie inny. Oczywiście trafili dziś na naprawdę kozackiego rywala, który cały czas się napędza, ale uważam, że Brookbet koniec końców jest w stanie sprawiać niespodzianki w lidze. Co pokazali chociażby zwyciężając ze Śląskiem, Górnikiem, który teraz prezentuje się bardzo fajnie. No i tak jak mówię, nie ma w tym zespole takiej ciągłości. A oglądając Niecieczan ma się wrażenie, że potrafią grać dobrze w danym fragmencie, nawet wykorzystać tą przewagę trafiając w bramkę, ale potem to się jakoś tak rozmywa. Przez co Brookbet zajmuje 15 miejsce z 12 punktami, a Pogoń Szczecin, tak jak mówiłem, dumnie zrównuje się punktami z liderem. Oczywiście trzymając kciuki za jutrzejsze Zagłębie Lubin. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 5000 subskrypcji. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, oraz zapraszam na Instagrama Tradaj, ponieważ wielu z was mnie tam ostatnio zaobserwowało i jest mi bardzo miło. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę i ponownie nie życzę miłego wieczoru kibicom Pogoni Szczecin, ponieważ uważam, że nie trzeba im go życzyć, więc życzę udanej soboty całej reszcie. No dobra, Pogoni też życzę. Wszystkim życzę dobrego wieczoru. Cześć.